Pies nie żyje tak długo, jak życzyliby sobie tego jego właściciele. Mało kto jednak wie, że długość życia pupili można przewidzieć dzięki kolorowi sierści. Zwłaszcza jedno umaszczenie zwraca uwagę. Każdy pies jest inny, nawet w obrębie jednej rasy różnice w wyglądzie są znaczące. Nie wszyscy jednak wiedzą, co można odczytać z koloru psiej, a dotyczy to zwłaszcza labradorów. W tym wystawieniu odpowiemy na pytanie, jak długo będą żyły labradory w zależności od koloru swojej. Labradory żyją zazwyczaj około 10 do 14 lat. Wyjątkiem są miniaturki, które mogą dożyć nawet 20 lat. Właściciele przy adopcji takiego pupila powinni patrzeć na umaszczenie. Okazuje się, że ma ona bardzo duże znaczenie przy ocenie długości życia. W Wielkiej Brytanii przeanalizowano aż 33 tysięcy tych psów i naukowcy doszli do niesamowitych wniosków. Pies może żyć dłużej. Wszystko zależy od jego duża ilość analizowanych przypadków sprawia, że badania dr. Paula spotkały się z dużym zainteresowaniem. Informacje zebrane w czasie badania pozwoliły ustalić z dużym stopniem prawdopodobieństwa, że średnia wieku może być zależna od umaszczenia. Dalsza część tekstu pod galerią wskazały, że biszkoptowy czy czarny labrador przeciętnie żyje dłużej, niż psy o czekoladowym umaszczeniu. Te pierwsze dożywały przeciętnie ponad 12 lat, z kolei psy brązowe żyły przeciętnie 10% krócej. Naukowcy dopatrzyli się rzadszych dolegliwości typu zapalenie rodne skóry i uszów u labradorów o wspomnianych kolorach. Znacznie częściej chorują czworonogi o brązowym umaszczeniu, co badacze tłumaczą genetyką. Brązowe labradory chorują przeważnie 4 razy częściej. 2. Znamy cenę polskiego testu na koronawirusa. Musieliśmy spojrzeć 2 razy. Naukowcy zrobili wielką rzecz, jeśli chodzi o chorobitość psów o czekoladowej, to wszystko zależy od ich matki, która miała te same umaszczenie. Wygląda na to, że takie psiaki będą częściej wymagały wizyt u weterynarza niż labradory o biszkoptowym, czarnym lub białym kolorze. Przy wizycie u hodowcy należy zapytać się o rodowód. Wtedy będziemy mieli pełen obraz tego, jak długo pobędzie z nami nasz przyszły przyjaciel. Źródło: Onet.